dobry, nazywam się Tomasz Glosa, prowadzę gospodarstwo w Brzeźnie Lęborskim o powierzchni około 200 hektarów i od 24 lat zajmuję się hodowlą bydła rasy limuzyn. Czego Pana zdaniem rasa limuza jest najbardziej opłacalna? Moim zdaniem rasa limuzyn jest to gatunek, który najbardziej ekonomicznie przynosi najlepsze dochody z tego względu, że sprzedaż jest po najlepszych cenach i jeżeli chodzi o hodowlę i zdrowotność, jest to rasa, która jest może trochę prymitywna, ale przez to też łatwa w hodowli i mówię, przemawia za to, że przy sprzedaży jest dobra cena za tę rasę. Skąd zakupuje Pan odsadki? W moim gospodarstwie mam 80 krów mamek, a żeby zwiększyć po głowie dokupuję od zaprzyjaźnionych hodowców, którzy trzymają mamki i sprzedają tylko odsadki. Jakie stosuje Pan pasze oraz jakie są przyrosty? W moim gospodarstwie karmimy systemem TMR. Są dodawane poszczególne komponenty, siano kiszonka, kiszonka z kukurydzy, śruta sojowa, śruta rzepakowa, śruta zbożowa, witaminy, kreda pastewna i to razem wszystko jest pomieszane i tym są karmione, opasane. Karmimy przeważnie, jeżeli są dni niesłoneczne przez cały rok, co drugi dzień. Jeżeli temperatura jest wyższa, żeby pasza się nie zagrzewała, karmimy codziennie. Co może Pan powiedzieć o wadach i zaletach zimnego chowu? Zimny chów niejako ma, wydaje mi się, same zalety, nie ma w tym jakichś wad. Najważniejsze to jest to, że one zdrowotnie lepiej się czują, bo to jest bardziej naturalne. Nie ma potrzeby, żeby tam kisić w budynkach jakichś tam bardzo szczelnych, bo cyrkulacja powietrza jest całkiem inna. No i też one lepiej się czują. Tu chodzi o to, żeby one po prostu dorastały w warunkach najbardziej optymalnych. Przez to też obsługa jest dużo łatwiejsza, bo dostęp do takich budynków, wiatr jest znacznie, znaczy nie ma ograniczeń, żadnych ścian, żadnych takich, żeby przeszkadzało do obsługi codziennej. Przyrosty wtedy też są znacznie lepsze, wyższe, bo mówię, chodzi o dobrostan, one lepiej przyrastają. Przyrosty jałówek są w granicach od 900 gram do 1400, byków od 1200 do 2000 nawet są sztuki, które przyrastają. No i wtedy właśnie największa przewaga jest, żeby trzymać bydło na tym poziomie właśnie tym. Na dworze. Jaka jest ilość bydła oraz dokąd Pan sprzedaje bydło? Na dzień dzisiejszy w gospodarstwie jest około 80 krów mamek, opasanych jest 250 jałówek i 250 byków. Sprzedaż opiera się głównie na eksporcie, aczkolwiek to wszystko jest zależne od kursu euro. Jeżeli kurs euro jest wysoki, to opłacalność na eksporcie jest wyższa. Jeżeli kurs jest niski, po prostu sprzedaję wtedy na kraj. Gospodarstwo jest objęte systemem jakości QMP i sprzedaję półbojowo poprzez ten system. System polega na tym, że musi być to bydło mięsne bądź krzyżówki ras mięsnych, musi to być partia minimum 10 sztuk, musi to być byki w wieku do 22 miesięcy, jałówki do wieku 24 miesięcy. Dziękuję.